tym razem strojenie elektrycznej gitary na czystym kanale flażoletami. Tutaj już jest troszeczkę trudniejsza sprawa niż na przesterze, jednak spróbuję Wam jeszcze to pokazać. Flażolet naturalny na piątym progu i na siódmym progu, czyli struna najgrubsza, szósta. Oczywiście nie liczymy tej siódmej u mnie. Najgrubsza struna szósta na piątym progu, struna cieńsza piąta na siódmym. Jeśli chcesz zobaczyć, jak te flażolety robione, to sobie zajrzyj do filmiku odnośnie flażoletów. Ja tylko pokażę sam ten sposób. Najgrubsze struny, uwaga. Rozstroiłem teraz. Tutaj widzicie, że jeśli chodzi właśnie o strojenie flażoletami na czystym kanale, te dźwięki są takie, szybko wygasają, bardzo szybko się kończą i trzeba naprawdę się wsłuchać we wzmacniacz po prostu, jakie mamy brzmienie. Tutaj to może być akurat troszeczkę problematyczne, jeśli na przykład chcemy szybko dostroić w zespole na próbie, to akurat byłoby troszeczkę trudne. Łatwiej byłoby włączyć przester i tamten wcześniejszy filmik zobaczyć strojenie na przesterze, ponieważ to ogólnie te piski, te flażolety wtedy bardziej, jakby można powiedzieć, się przebijają przez cały ten zgiełk zespołowy. No ale jeśli i tak by ktoś grał, to sobie i tak nie usłyszycie, jak się stroicie. Wtedy to jedyne wyjście jest stroik. Uwaga, dalej. Struna piąta na piątym, struna czwarta na siódmym. Teraz słyszycie, dźwięk był jednostajny. Wyłączę bramkę. Będzie troszeczkę dłużej to brzmiało. Słyszycie jakby zgodność dźwięków. Teraz struna czwarta na piątym, trzecia na siódmym, przepraszam. Rozstroję ją specjalnie. Jeśli chodzi o strunę drugą i trzecią, to tak jak strojenie na klasycznej, ta lekcja o strojeniu na klasycznej gitarze, musicie sobie powrócić, czyli strojenie dźwiękami normalnie, jakby w oktawie, bez flażoletów. Teraz najcieńsze struny, czyli druga na piątym i pierwsza na siódmym. Teraz rozstroiłem. Mam nadzieję, że było coś słychać, ponieważ jednak, tak jak mówiłem, to jest dosyć cichy sposób, można powiedzieć. Trzeba faktycznie mieć dosyć cicho, więc mam nadzieję, że jakoś kamera to wyłapała. I no, jednak no, to jest dużo trudniejsze, więc ja polecam strojenie na przesterku. No to na razie.